Inwestujemy w przyszłość. PKP Polskie Linie Kolejowe SA to spółka grupy PKP odpowiedzialna za zarządzanie państwową siecią linii kolejowych. Do naszych podstawowych zadań należy udostępnianie linii kolejowych przewoźnikom, modernizacja linii kolejowych do standardów Unii Europejskiej, opracowywanie rozkładów jazdy pociągów, prowadzenie ruchu pociągów na liniach kolejowych, utrzymywanie infrastruktury kolejowej w stanie zapewniającym bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego, usługi inwestorskie. Zatrudniamy ponad 42 tysiące pracowników. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe SA prowadzi ruch pociągów na prawie 19 tysiącach kilometrów linii, z których korzysta 46 przewoźników. Celem prowadzonych przez spółkę modernizacji jest m.in. dostosowanie parametrów linii kolejowych do nowych standardów. Oczekiwane efekty obecnych i przyszłych modernizacji to zwiększenie komfortu podróży, bezpieczeństwa i ułatwienie w utrzymaniu infrastruktury. Modernizacja przyczyni się także do ochrony środowiska naturalnego. Wszystkie projekty uwzględniają ochronę przed hałasem, wibracjami, zanieczyszczeniem gruntów i wód. Znacząco zwiększy się prędkość kursowania pociągów do 160 km na godzinę dla pociągów pasażerskich i 120 dla towarowych, a na centralnej magistrali kolejowej nawet do 250 km na godzinę. Dzięki modernizacji zmniejszy się również ruch na drogach publicznych. Podczas prac korzystamy z doświadczeń najlepszych fachowców oraz stosujemy najnowocześniejsze technologie i rozwiązania. Modernizacje finansowane są z Funduszu Spójności, funduszy strukturalnych, z funduszu TNT, budżetu państwa, FARE, kredytu EBI, funduszu kolejowego oraz środków własnych PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Linia numer 8. Linia kolejowa numer 8 stanowi tak zwaną magistralę świętokrzyską, łączącą aglomerację Radomia, Skarżyska Kamiennej i Kielc z Warszawą oraz Krakowem. Jest linią pasażersko-towarową w pełni zelektryfikowaną. Linia zasadniczo dostosowana jest do prędkości 100-120 km na godzinę, jednak pogarszający się stan techniczny spowodował liczne ograniczenia prędkości. Dlatego konieczne jest przeprowadzenie prac modernizacyjnych. W lipcu 2008 roku zakończyły się roboty na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Okęcie. Niebawem rozpocznie się kolejna faza prac, których efektem będzie połączenie kolejowe z portem lotniczym imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Linia E30. Linia kolejowa E30 należy do trzeciego paneuropejskiego korytarza transportowego, łączącego m.in. Drezno, Wrocław, Katowice, Kraków z zachodnią Ukrainą i Lwowem. Polski odcinek tej trasy o długości 677 km łączy najważniejsze centra i regiony ekonomiczne południowej Polski – Dolny Śląsk, Górny Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie. Obecnie dobiega końca modernizacja linii na odcinku od Legnicy do granicy zachodniej, realizowana w ramach dwóch projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności. Trwają jeszcze prace modernizacyjne na odcinkach Opole-Wrocław oraz Wrocław-Legnica. Natomiast na odcinku od Opola do granicy wschodniej wdrażane są obecnie dwa projekty w ramach pomocy technicznej, które przygotowują ten odcinek do przeprowadzenia przyszłej modernizacji. 6 marca 2007 roku rząd Rzeczypospolitej Polskiej zatwierdził Narodowy Plan Wdrażania Systemu RTMS na kolejach polskich. Interoperacyjny Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym, RTMS, wprowadzając funkcję sygnalizacji kabinowej, pozwoli przewoźnikom na zwiększenie prędkości jazdy pociągów powyżej 160 km na godzinę. Jednocześnie zostanie zwiększony poziom bezpieczeństwa prowadzenia ruchu. To właśnie 84-kilometrowy odcinek linii E30 od Legnicy do granicy państwa został wybrany do pilotażowego wdrożenia systemu RTMS, rozpoczynając w tym aspekcie modernizację ponad 5000 km linii wchodzących w skład korytarzy międzynarodowych. Linia E59. Linia kolejowa E59 stanowi fragment międzynarodowego ciągu transportowego z Malmö, Ysztat do Wiednia, Budapesztu i Pragi. Na terenie Polski przebiega od Świnoujścia przez Szczecin, Poznań, Wrocław do Chałupek. Jest to najkrótsze i najdogodniejsze połączenie Skandynawii z Europą Środkowo-Wschodnią i Bałkanami. Obecnie realizowane są roboty między Poznaniem a Wrocławiem. Linia E20. Linia E20 należy do drugiego paneuropejskiego korytarza transportowego Zachód-Wschód, łączącego Berlin z Moskwą. Polski 700-kilometrowy odcinek linii przebiega przez Wielkopolskę, Mazowsze i Podlasie. Obecnie na linii realizowane są roboty na odcinku od Siedlec do Terespola oraz na obszarze Poznańskiego Węzła Kolejowego.
W 2007 roku zakończyła się modernizacja odcinka od Rzepina do granicy zachodniej. Realizowany jest również projekt przygotowujący do przeprowadzenia planowanych modernizacji linii E20, CE20 na odcinkach Warszawa-Poznań oraz Łowicz-Skierniewice-Łuków. Linia E75. Linia kolejowa E75, tak zwana Rail Baltica, to jedyne połączenie kolejowe pomiędzy krajami bałtyckimi i Polską z możliwością połączeń z innymi stolicami europejskimi. Walory przyrodnicze terenów położonych w północno-wschodniej Polsce, ich wyjątkowość i atrakcyjność powodują konieczność szczególnego podejścia do realizacji inwestycji kolejowych na tym obszarze. W związku z tym rozważane są dwie opcje przebiegu linii – przez Sokółkę lub Ełk-Olecko. Linia Warszawa-Łódź. Linia kolejowa Warszawa-Łódź o długości 129 km łączy dwie aglomeracje zamieszkałe przez około 3 miliony osób. Obecnie na tej linii z usług przewoźników kolejowych korzysta codziennie kilkanaście tysięcy podróżnych. W 2008 roku zakończył się pierwszy etap modernizacji na odcinku Skierniewice-Łódź-Widzew. Etap drugi modernizacji dotyczył będzie odcinków Warszawa Zachodnia-Skierniewice oraz Łódź-Widzew-Łódź-Fabryczna. Po zakończeniu modernizacji w 2012 roku czas przejazdu pociągu pospiesznego na trasie Warszawa-Łódź wyniesie 65 minut. Linia E65 i CE65. Linie należą do 6. paneuropejskiego korytarza transportowego łączącego regiony nadbałtyckie z obszarami położonymi nad Morzem Adriatyckim i na Bałkanach. Linia E65, przebiegająca przez Gdynię, Warszawę, Katowice, Most Wisła, Zebrzydowice, ma długość ponad 720 km. Prowadzone są na niej roboty w ramach 5 projektów inwestycyjnych. Linia CE65, łącząca Tczew, Bydgoszcz, Tarnowskie Góry i Pszczynę, ma długość 573 km. W lipcu 2008 roku podpisana została umowa na sporządzenie studium wykonalności modernizacji linii. Prace zakończą się w 2010 roku. PKP Polskie Linie Kolejowe SA odpowiada na potrzeby przewoźników, którzy dysponując nowoczesnym taborem, chcą uatrakcyjnić swoją ofertę przewozową poprzez skrócenie czasu podróży. W tym celu do 2012 roku zostanie wdrożony na Centralnej Magistrali Kolejowej na odcinku Grodzisk Mazowiecki Zawiercie nowoczesny system kontroli jazdy pociągów ETCS poziomu pierwszego, pozwalający na jazdę z prędkością 200 km na godzinę, a w przyszłości ETCS poziomu drugiego, umożliwiający przekroczenie tej prędkości. Prowadzone są również prace modernizacyjne w zakresie sieci trakcyjnej, obiektów inżynieryjnych i innych elementów infrastruktury umożliwiające docelowo prowadzenie ruchu pociągów z prędkością powyżej 250 km na godzinę po zmianie systemu zasilania z prądu stałego na prąd przemienny. PKP Polskie Linie Kolejowe SA w celu poprawy bezpieczeństwa sukcesywnie modernizuje systemy sterowania ruchem kolejowym. Podstawowym zadaniem systemów i urządzeń sterowania ruchem kolejowym SRK jest zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pociągów, utrzymanie płynności tego ruchu oraz maksymalizacja przepustowości linii kolejowych. Modernizacja infrastruktury kolejowej wiążąca się z podnoszeniem prędkości do 160 km na godzinę i więcej powoduje konieczność modernizacji sieci trakcyjnej wraz z układami zasilania. Przy modernizacji sieci trakcyjnej stosowane są nowoczesne technologie powodujące skrócenie procesu inwestycyjnego. W celu zmniejszenia kosztów energii elektrycznej zużywanej przez urządzenia ogrzewania rozjazdów stosowane są automaty pogodowe, które zapewniają precyzyjne sterowanie ogrzewaniem rozjazdów w zależności od występujących warunków atmosferycznych, w szczególności wpływają na poprawę funkcjonowania rozjazdów w trudnych warunkach zimowych. PKP Polskie Linie Kolejowe SA sukcesywnie modernizują swoją infrastrukturę i stale podnoszą jakość świadczonych usług. Inwestujemy w przyszłość.